zapraszamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na 18. Środkowo-Pomorskich Targach Pracy. To już rzeczywiście 18 raz spotykamy się tutaj. Spotykają się pracodawcy i pracobiorcy. Chcemy, aby nasz produkt sztandarowy, to jest absolwent, mógł znaleźć coś dla siebie na rynku pracy. I w związku z tym ta impreza jest bardzo potrzebna. W sensie po stażu tym pracy, coś takiego. Jak najbardziej. Jest programistą, tak? To jest bardzo ważna impreza, bo jak się okazuje, w tej 18-letniej historii ponad 40 tysięcy mieszkańców, nie tylko Koszalina, ale całego regionu tutaj się pojawiło i kto wie, może znalazło dla siebie wymarzoną pracę, płatną pracę, interesującą pracę. Pan już ma przeszkolenie wojskowe. Już po raz 18 Politechnika Koszalińska jest głównym organizatorem Środkowo-Pomorskich Targów Pracy. Ten rok jest wyjątkowy, dlatego że te targi mają nową formułę. Rozszerzyliśmy ją o edukację również. Chcemy pomóc młodym ludziom w podejmowaniu decyzji dotyczących kształcenia. Chcemy pokazać, jakie jest zapotrzebowanie pracodawców. A macie też techników informatyków ze sobą, czy nie? Jakie pracodawców? Jesteśmy tu dziś, żeby promować firmę, nasze logo i naszą nazwę, ale też, żeby opowiedzieć o tym, jakie projekty są u nas realizowane, jaka jest szansa albo możliwość na to, żeby rozwijać swoją karierę czy ścieżkę edukacyjną we współpracy z nami. Bardzo chcemy tutaj spotkać się ze studentami kierunków przede wszystkim technicznych po to, żeby zasugerować im wizytę w naszej firmie na dniach otwartych, które w tym roku będziemy organizować. Z tego, co widzę, to jest tutaj dużo różnych miejsc. Fajnie, że każdy, kto jest na jakimś konkretnym stanowisku, opowiada o tym stanowisku. To jest bardzo pomocne w poszukiwaniu przyszłej pracy. Interesują mnie firmy, które są dość rozwinięte, które będą dawały możliwość nauki, stabilne, tak o ugruntowanej pozycji. Szukamy takich ofert szczególnie, gdzie nie tylko od razu ludzi z doświadczeniem szukają, tylko takich jak my, którzy najpierw by zdobyli to doświadczenie, no i weszli w tą swoją branżę, nie? Przede wszystkim. Proszę. O, dziękuję. Czyli patrzy się tam dookoła, za siebie może się pan zobaczyć do tyłu, do góry, nie, można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Wydaje się, że warto by się zastanowić nad tym, czy nie stworzyć narzędzi do rozwoju dla osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy.